Hej ekipa, witam was serdecznie, Staniu, witam was w kolejnym epizodzie w Slightier Frontier. Słuchajcie, bierzemy się dzisiaj wielkie zadania. Naciągają zagrożenie trujące bańki? Co? Jak, co za trujące bańki? Halo, co to ma być? Co za banialuki jakieś tutaj rzucają mi? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Jakieś bańki? O co chodzi? Sio mi z tym. Sio, nie ma! Nie ma żadnych trujących baniek. Trujące bańki, kłopoty, słuchajcie. Nie trujące bańki, tylko jakieś kłopoty. Nie wiem, o co chodzi. Skąd one się wzięły? Halo? Co to ma być? Trujący strong, ale przepraszam bardzo, to co, ja mam to? Ajaj. I co, ja mam sobie to z tym radzić? Ojej. Dobra, tam. Aha! Dotyk to się jak rozwali. O nie! Braga amunicji, no nie! I co tego wyłazi jeszcze? Nie mogę tego jakoś zebrać w inny sposób? Słuchajcie, mogę to jakieś zebrać? Nie? Nie mogę, dobra, słuchajcie, to chociaż nasze plony pozbieram. Jak widzicie, ojoj, co tu się odprawia? No nie, tak być nie może. No i sobie zabrałem. Ach, cholipka. No i człowiek się nastawi, już ambitne plany miał tutaj, jakieś działania tutaj. Wody. Wodę potrzebuję, słuchajcie. Ale przy okazji pozbieram sobie te plony. Wody zbieramy, dobra, dawaj. Okej, okay, mamy trujące bańki załatwione. Przecież tyle. Dobra, działa wszystko elegancko. No to słuchajcie, no to nieźle nam tu namieszali jakieś trującymi bańkami, czyli co? Będą jakieś wydarzenia, które psują naszą bazę. Nie ma takiej swobodnej, delikatnej, o nic się nie dzieje, to spoko, no nie? A tu jednak, widzicie, nie jest tak łatwo. Dobra, słuchajcie, tu posadziłem. Tu te drzewo. Drzewka też trzeba podlewać, takie samo z siebie, tak? Fajnie by było. Słuchajcie, zapomniałem o podlewaniu drzew. Więc super ogarniamy to. Nie wiem, te drzewka już są. O, słuchajcie, te drzewka same z siebie wyrosły bez podlewania. Natomiast my co? My musimy to. No, przepraszam. Oczyścić, jak widzicie. Bo nam tu mocno uszkodziło. No, dokuczyło bardziej w tym kierunku. Słuchajcie, jakieś glutki trujące. Już likwidujemy. Ja tutaj się nastawiłem, że będę jakiś upgrade, słuchajcie, robił. A na dzień dobry mamy jakieś, jeszcze tam pod krzakiem siedzi, no nie, no i znowu po tą wodę goni. No dobra, brak amunicji, znowu brak amunicji, znowu goni po wodę. No zdecydowanie tutaj blisko wody trzeba mieć jakąś lokalne działanie. I za chwilę będziemy, słuchajcie, też szli eksplorować, świat, bo jednak trzeba by tutaj coś w tym kierunku zadziałać. Fajnie by było. Dobra, zbieramy wodę. Przydałby się powiększyć zbiornik zdecydowanie. Bo ten akurat będzie nam mocno tutaj potrzebny. To najpierw wyczyśćmy tych łobuzów, które nam zniszczyli lokalną okolicę, zniszczyli, no po prostu zabrudzili. Tak? Zbieramy jakieś te stronki trujące. Ale po co nam w ogóle trujące stronki? To jest dobre pytanie. Po co mi trujący strong? Czy z niego będę coś robił? Kurczę, no znikaj rzecz. Ale uparte. Dobra, jeszcze jedna plama. Wybielone, słuchajcie. Aha, jeszcze tu jest został pod krzakiem. Więc trzeba wziąć najpierw piłę. I mamy to rozwane i trzeba to wyczyścić, żeby nic tutaj nam nie zaśmiecało. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, chcecie pobawić się w ulepszenia. Więc lądujemy w interakcję. Zobaczmy, jakie ulepszenia są dostępne dla nas, bo miałem to sobie sprawdzić dzisiaj. Pojemnik na zbiornik na wodę, olej z poli jagód, dobra, to już wiemy. Wąż nawadniający hydroplusk, amunicja, aluminiowe części. Pojemnik zbiornika wody, olej z poli jagód, moc węża, ale nie mam czerwonego kryształu. Dobra, tu aluminiowe części, aluminiowa rama, to jest jakaś miedź, to już w ogóle, aluminiowa elektronika, rdzeń zasilający, dobra, o tych tam chyba nie ma co, a, bo tam słuchajcie są... Zastosowanie mecha, noga, tu jeszcze mogę zmieniać. Fajnie, fajnie, dobra, czyli tak, jeżeli chodzi o polijagodowe zasoby, tutaj mam jakiś olej, fajnie. No mam aluminium jakieś, czy nie mam nic? Tu mamy aluminium. Polijagody. Polijagoda. A, to są nasiona. A nie, to w sumie jak są nasiona, to trzeba będzie to posadzić, na to wychodzi. Trzeba być do mecha, trzeba będzie wejść. Zobaczmy tutaj, co tu mamy. Aluminiowa rama, aluminiowe części, to jest aluminiowy pręt, olej z poli jagód. Aha!
To nie tak piec, to jest do wypalania. No to klepiemy. Ile mamy, tyle zrobimy. A resztę muszę sadzić. Oto słuchajcie, nie taka łatwa robota. Noga farmera chwyć. Dobra, spoko, mech wejdź. To już wszystko mamy jasne. Jeszcze tu są... No ile tego świństwa tutaj ma być? No halko! Ja tu już mam, miał być porządek. Jakieś gluty, kurcze. No, już, spokój. Dobra. Jeszcze tam jest? No, przecież ja to wyczyściłem. No ile tego? Alko. Już tego nie było. No chyba, że jakieś lagi tutaj są dziwne. To jest jakieś opóźnienie. Dobra, mamy to w każdym razie. Będziemy musieli sporo posadzić. Prasa, olej, dobra, mamy to olej, natomiast my chcemy sadzić. Sadzarka, to jest nasiona, dobra. Chyba finalnie będę musiał tutaj pobawić się w budowę kolejnych. Bo widzę, jeden na jednym się nie poprzestanie. Jak to była budowa? Pod B jest budowa. Tu jest nasze drewno i... Drewno i to, dobrze, to już mniej więcej wiem. Mamy drewno i... I... Nasiona czerpusty, no to jest jakaś czerpusta, nie wiem o co chodzi z tą czerpustą, ale spoko. Mamy mało włókien. Za mało włókien, więc znowu zabawa w piłę. Ale mam nadzieję, że teraz tą drugą techniką szybciej pozbieramy. No, powiem szczerze, że... Może tak samo. A tutaj włókna sporo dostaniemy z tych elementów. Więc finalnie wychodzi na to, że dużo, dużo nas czeka farmienia. Zdecydowanie dużo farmienia. Ale tak jak powiedziałem, chcę dzisiaj przede wszystkim popracować nad ulepszeniami. Ten zbiornik wodny by się przydał, bo pewnie to będzie trzeba jakoś ogarnąć. Ale tak, zbudujmy sobie to. Jest tu jakieś przyciąganie? Nie widzę żadnego przyciągania, więc chyba nie bardzo. Może jest, tylko... O, może tak. Buduj... Co ja? Chyba nie kliknąłem w końcu tego, co trzeba. Spróbujmy jeszcze raz. Pod A, dobra, pod A jest budowa. I tu to pod A, dobra. Ale przyciążenie, no jak? Ile? Mamy ciach. Ciach, jeszcze coś mogę? A tu się nie mieszczę wobec tego. Dobra, tutaj będzie trzeba później jakąś przebudowę myśleć. No ale to jest na późniejszy etap. Na razie trzeba sadzić. Sadzimy. I mam nadzieję, że takie wydarzenia... O! Oddaj mi nasionko. Takie wydarzenia, jakie mieliśmy, że one nie występują zbyt często. O, wyobraź sobie, jak mam się przy tym bronić, jak nawet zbiornik wodny nie mam ulepszony. Dobra, coś tam posadziłem. Coś tam posadziłem, resztę rzucam. I lecimy na eksplor. Przede wszystkim lecimy na eksplor, poznawać tą krainę bardziej. Więc tak. Tak, 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 wywal, wywal aluminium. Więc aluminiowe pręty porobimy sobie tutaj. Ups, wróć, otwórz. Aluminiowe ramy. Potwierdzić, no i trzeba będzie nam na pewno trzeba dużo zbierać. Aha, bo to już od razu dostaje, no tak, zapomniałem, że tutaj inaczej to działa. Więc trzeba będzie. Teraz, czy to już nie pozwala mi czegoś ulepszać? Już zgubiłem. I już, już jest południe, słuchajcie. Już jest południe. Już achievement wbił, nawet nie wiem jaki, ale nieważne. I tutaj już aluminiowe pręty. Pręty miały być, nie ramy. Ojej. Olej z polijagód. Miał być pręty. No to słuchajcie, to ja lecę po pręty. Rzucę wszystko, co mam. Nie ma sensu tego trzymać. Mają być pręty, więc lecimy po pręty, będziemy ulepszać. Dziwnie to słońce tak... Niby... Aha, już jest wieczór. Kurczę, słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie wiem kiedy. Ten dzień tutaj tak szybko leci. To jest jakaś masakra. Ja lecę po aluminium. Pozbieram sobie aluminium w takim razie. No i zaraz będziemy eksplorować. Ale sądzę, że samo zbieranie surowców wam całkowicie daruję. A jak będziemy eksplorować, no to pewnie za dnia, żeby tutaj wspólnie się tym cieszyć. Tak się też zaraz zbierać. O, tak to nawet nie zbiera. Dobra, tak zdecydowanie. Więc ja oczywiście zbieram aluminiowe pręty. I widzimy się, jak będę się wybierał na jakąś większy explore. A to są jakieś stworki, które chyba są właśnie do poznania. Tylko ja nie mam dla was paszy. No sorki, nie myślałem, że to będziecie.
Więc będę o was pamiętał w przyszłości. Na pewno. Na pewno, tak. Na pewno będę pamiętał. Dobra, ale w każdym razie wiemy, że tutaj warto na nie zwracać uwagę. Mamy piękny dzień siódmy, dzień teoretycznie odpoczynku, ale nie u nas, u nas pełne ręce roboty, słuchajcie. Tak. Tak. Zwłaszcza, że się robot powtarza, bo żadnej dekoracji nie zbudowaliśmy. Natomiast to, co chciałem zwrócić uwagę, to jest prasa do oleju, słuchajcie. Ona ma zwiększoną wydajność, bo okazuje się, że ma w okolicy, nie wiem, czy kwestia magazynu, czy podstawowych tych rzeczy, że na przykład misa do prania, pochodnia, że te rzeczy wpływają na nią i dzięki temu lepsza jest wydajność. Tak mi się wydaje. Ale czy tak naprawdę jest? No to już możecie mi ewentualnie podpowiedzieć. Słuchajcie, natomiast ja sobie zrobię podstawowej paszy 17 sztuk, bo będę chciał się też pokarmić. Tutaj kwestia poli jagoda, podlewanie. Słuchajcie, popodlewane było wczoraj, ale dzisiaj też trzeba ładnie popodlewać, żeby ładnie wszystko tutaj wzrastało, żeby poli jagoda jak najwięcej nam wzrastała. Ciekawe jestem, czy będzie jakaś automatyczna podlewarka albo inny system podlewania. Będziemy o tym myśleć póki co, słuchajcie. Zużywam całą wodę, którą udało mi się zebrać, na wszelki wypadek, gdyby znowu była inwazja trujących baniek. Natomiast no, widzę, że nie tym razem, to dobrze, nie powiem, że nie, nie potrzebuję kolejnej akcji sprzątania. Natomiast chyba mam już wszystko, żeby w końcu zrobić te upgrade'y, które planowałem od samego początku naszego odcinka. Dlatego też, słuchajcie, mamy ulepszenia, tylko tak, tu jest olej roślinny. Czy ja mam jeszcze olej roślinny, czy ja zużyłem cały? Chwila prawdy, słuchajcie, zużyłem cały. Jestem taki geniusz, że zużyłem cały olej rośliny, ale mam nadzieję, że tu się ładnie wszystko wytworzy. A ja w międzyczasie jeszcze zobaczę tylko, czy coś jeszcze jest tutaj do zrobienia, co mógłbym mieć, żeby ulepszyć. Aluminiowe części, olej z poli jagód, 12 na 18 jeszcze, nie mamy. Aluminiowe części, jakbym miał aluminiowe części, to już mógłbym mieć moc piłoostrza, to zwiększyć, więc czerwone pręty. Więc tylko 5 oleju roślinnego ogarniemy. Kurczę, dlaczego ja wydałem cały, nie mam pojęcia. W każdym razie 5 aluminiowych części. Aluminiowa część to jest olej z poli jagód. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, zrobię 4. No ale zawsze to 4 lepsze niż nic. Wow, jaki fajny model tego, tak? Natomiast no, brakuje mi. Malutko, bo malutko, ale brakuje. Więc słuchajcie, ja niech tutaj niech się wytwarza, a my idziemy na explore. Zgodnie z tym, co wam zapowiedziałem, chcę badać ten świat. Tu mamy łąki sosnowe, wyżyny, strome urwisko. Tylko tak, właśnie odkryliśmy nowego zwierza. Byśmy chcieli go nakarmić w tej okolicy. Zastanawiam się, czy wystarczy nakarmić samego zwierza, bo już teraz wiem, czym są te fioletowe. O, widzicie, surowce się odnawiają. Są te fioletowe takie listki, to są gniazda, okazuje się, tych stworków. Więc finalnie mogę tu podejść. Raz, dwa. I mamy, słuchajcie, mamy 1 na 3. Więc jak widzicie, ambitnie podszedłem do tematu i zebrany jest tak jak trzeba. Tutaj karmimy zwierzaki po prostu automatycznie w gniazdach. I to jest nawet spoko wygodne, podoba mi się to. Teraz zastanawiam się, czy tu też to nie jest to, ten kwiatek to nie jest gniazdem. Czy gniazda wyglądają tak samo, czy gniazda wyglądają różnie. A jednak! Raz, dwa, trzy. Mamy! I achievement, słuchajcie, wbił. Achievement mi wbił, fajnie. Teraz jeszcze tylko podlecę tutaj pod nasze zwierzaki, które są nad wodą. I będziemy mieć zaliczone łąki, jeżeli chodzi o karmienie. Znamy wszystkie 3 zwierzaki. W takim razie, no, jeżeli chodzi o łąki, więc to będzie całkiem spoko, że będziemy mogli już tutaj mieć odkryte. Natomiast jeszcze kwestia pozostaje mi surowców, jeżeli chodzi o łąki, bo chyba nie wszystko zostało odkryte, a tutaj mamy. Raz, dwa, trzy. Mamy to. Mamy i mamy wykarmione 3 na 3 na mapie świata. Zobaczymy sobie faktycznie. Jutro zostaną przywrócone dodatkowe surowce, podstawowa pasza, czyli dodatkowe, czyli co, karmimy i dostajemy dodatkowe surowce. Poliagada, aluminiowy pręt, niebieskie białokwiat i jeszcze jeden surowiec musimy tutaj odkryć. Skarbów jeszcze nie mamy. Tu też są jakieś zwierzaki, no jest tego, słuchajcie, sporo. Biegania, załatwiania, odkrywania. Mam nadzieję, już teraz mam
wszystko, żeby zrobić te upgrade'y, bo już nie mogę doczekać, więc sprawdźmy to, czy upgrade'y są gotowe. Jesteśmy przy konsoli, pora zobaczyć, co mogę ulepszyć. Jak najbardziej, tak, aluminiowe tutaj. Mamy celowanie na siana armatą, czyli mamy celowanie. Podczas używania na siana armaty przytrzymaj, aby wysuwać nasilenie, aby strzelić. Super, ale najbardziej chcemy pojemność zbiornika wody. Więc olej z polijagód, ale już celowanie mam ogarnięte, czyli masowe sadzenie. No to wychodzi będzie. Maksymalnie 9 rządek, no to zdecydowanie nam przyspieszy. Tutaj jeżeli chodzi o wąż nawadniający hydroplusk, aby strzelić grządek. Super. Będziemy mogli, tylko musimy mieć aluminiowe części. Żeby mieć aluminiowe części, musimy mieć więcej siema. Będziemy musieli mieć więcej niestety oleju z polijagód, a tych akurat chwilowo jeszcze nie mamy. Więc no coś tam wskoczyło, ale jeszcze nie wszystko, co byśmy chcieli. Więc tak jak powiedziałem, idziemy na explore. Lecimy. Więc pójdźmy w którym kierunku właśnie. Zobaczmy, w którym kierunku możemy iść. Zbadajmy może ten świat tutaj za pytajnikami. Tutaj co mamy blisko siebie. Co tutaj jest skrywane. Jestem ogromnie ciekaw. Mamy lot, więc powinien tutaj przeskoczyć przez tą przepaść, która tutaj się znajduje. To mi taka jest nadzieja. Moja cicha. Daleko nie mamy, tak? I hopa! I mamy. Witam serdecznie. Mamy od razu raz żółty. Ruins. Yeah, there's a bunch of them littered around the planet. Never did figure out who left them. I tried scanning them with all my instruments over and over. Got nothing to show for it. Feel free to scrutinize them. Maybe you'll spot something I missed. Aha, tylko dlaczego dziwny kamień nie zabrałeś, skoro wszedłeś? Dobra. W razie ja mogę ten dziwny kamień zabrać? Jakoś mogę? Nie wiem, może ty mogę zabrać? Albo przepraszam, no jak? Przecież tak zbieram, tak? Mamy to. Artefakt mamy kolejny. Ja mam odratować ten las. Ktoś to wie? Że muszę w to uderzyć jakoś? What? Opowiem szczerze, że ciekawe ruiny. Artefakty mamy, ale jak je mam to odratować? Wodą mam to polać? Nie, to w ogóle nie reaguje. Okej, niebieskich sobie kwiatów trochę zabiorę. Ale tutaj w ogóle nie ma reakcji. A pozbieram sobie te artefakty. Może to wystarczy, że pozbieram? Nic nie reaguje w ogóle. Dziwne, powiem wam szczerze. Dziwna okolica. To jest ciekawa muzyka. O, tu minął ten artefakt jakim cudem. To jest przejście? Nie, tu nie ma nic. No tu trzeba faktycznie chyba znaleźć sposób, jak ten las odratować. Ale na razie nie mam szef. Nie mam bladego pojęcia, jak miałbym to wykonać. Cokolwiek tutaj robię, nie przynosi rezultatu. Chyba że właśnie zebranie tych artefaktów da mi jakąś wiedzę. To też tak może być. Rozglądam się dokładnie za artefaktami. O, tutaj jest, mam kolejny. Halo. Mamy kolejny, pięknie. Już prawie połowa. Duży krzew. Jak mam odratować? Okej. No tego się nie spodziewałem. Tego się, słuchajcie, nie spodziewam. Ale natomiast wiem, jak już odratować las. Żniwiarka próżniowa, większe moc jest wymagana. Czyli nie odratujemy, przykro mi. Nie odratujemy, ale... No co ja znalazłem? Jakiegoś dziwnego stwora, słuchajcie. Nie wiem, co to za stwór, jakaś bestia pradawna.
nie jest Resident Evil, żeby tak to działało. Ale jak widzicie, bo w Resident Evil taka bestia była, jak ktoś oglądał serię u mnie, to pamięta, kojarzy. Nie, przepraszam, jaki Resident Evil, przepraszam. Evil West, ale skopałem. W Evil West to nie Resident Evil. Więc tam była taka bestia właśnie, w Evil Westie. Ale co trzeba przyznać, tutaj bardzo krótko trwa dzień. Bardzo, bardzo krótko trwa dzień. I finalnie szybko się to wszystko tutaj kończy. Widoczność dobra, więc jest ciężko coś dożyć, ale tak powiem szczerze, naprawdę trzeba będzie sporo ulepszeń, więc zastanawiam się. Właśnie te polijagody są dla nas wymagające. Okej, tam widzę artefakty. O, tu u góry są artefakty. Jak ja ich nie udojrzałem wcześniej? Dobre pytanie. Aha, tylko że trzeba tutaj jakoś wejść, tak? Rozumiem, że tędy mam wejść po tym. Siema. Ło, what? Serio? Zawsze mogłem tak, nie? Mogłem, mogłem. Echa obracamy, ale się powiedzieć, to będzie wywracał? Nie. Dobra. To mogę sobie tak łazić. Mam latarkę własną? Mam, no. Ja pozbieram te artefakty. Dziwne artefakty. Miny to wygląda trochę. Okej, okay, tędy tutaj. Da się tu wejść? What? Ej, no jak ja mam tam wejść? No to jakieś... Ktoś to przemyślał, jak mam tu wchodzić? No nie da rady, słuchajcie. No nie ma opcji, żebym tam wszedł. No dobrze. Wracamy. 8 na 14. Dziwne ruiny, naprawdę dziwne, słuchajcie, ruiny. Ej no. Proszę mi tutaj nie wariować, mech. Drzewo, więc o to drzewo się rozbija. Kolejny artefakt, dobra. To dużo tych artefaktów, słuchajcie, w okolicy. Wchodzę. Ale nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie tutaj bez mojego przyjaciela podróżować. A to są w ogóle jakieś różne, to nie jest jeden wygląd tego artefaktu. Właśnie. Artefakty różnie wyglądają. O, no tu jakbym miał wejść w moją maszyną, to jednak byłoby ciekawe. 11. Tam jeszcze jest. Widzę cię. Ja cię nie wziąłem, poważnie. Jestem... Chyba, że te artefakty po czasie wychodzą. 12. Chyba, że właśnie tak mogę ściągnąć te artefakty. To jest dobre, chociaż że wiem, że te artefakty wszystkie są w jednym miejscu. Ty tam, złaź stamtąd. Mogę tego ściągnąć? Nie mogę. Kurczę! Jak mam to ściągnąć? Jakieś pomysły? No bez żartów, jak ja mam tu wejść? No, ej, no już. No nie da rady, słuchajcie, nie wiem. Mech też tam chyba nie wejdzie. No może wejdzie, ja się tak głupio męczę. I tak jeszcze mamy 12, więc jeszcze dwa artefakty, gdzie, znaczy jeden artefakt, jeden wiemy, jeden nie wiadomo gdzie jest. Wchodzimy do środka i się rozglądamy. Nie, może jakiś radar tu jest albo coś? No i znowu. Ech, lipka. Obróć, dawaj, na nogi. No dawaj. Nie jestem w stanie go dosięgnąć, kurczę. Nie dużo brakuje.
Chyba, że wiecie co? Już chyba wiem, jak tam trzeba wejść. Dobra, widzę to. Właśnie zostałem uświadomiony przez moją maszynę. Tu jest ścieżka przemyślana, a nie żebym ja tutaj na siłę, na chamo próbował się wbijać. Trzeba, wszystko jest przemyślane, Staniu. No właśnie. Ja próbowałem to na siłę pakować, a tu trzeba głową ogłówkować. I dobra, mamy 13, no jeszcze jeden artefakt. Nie uwierzycie, znalazłem na samym środku. Tutaj byliśmy ze 2 albo 3 razy. Na samym środku leży kamyczek i mamy artefakt. Mamy ruiny miasta, lokacja odkryta. Czyli odkrywamy jakieś ruiny miasta. Kurczę, mamy las żółty. Ekonomia, słuchajcie, to jest ok. Ale jakieś ruiny miasta, że co, że to jest tu? Nie mam pojęcia. Można to jakoś oddalić? Nie widzę, słuchajcie. Nie widzę żadnego ruiny miasta, chyba że tu chodzi o ten obszar. Może to będzie to? Może. W każdym razie, mam wszystkie artefakty. Mam wszystkie... mam wszystkie artefakty. Mam wszystko, co trzeba było, żeby tutaj być zadowolonym. No i teraz wracamy do naszej bazy, żeby zebrać surowce. Już jest tak południem i tak sporo czasu tutaj spędziłem. Na pewno nie straciłem, bo to naprawdę jest cenna informacja, którą tutaj zdobyłem. Mimo wszystko gra polega głównie na farmieniu, więc wracamy do naszej farmy i pozyskujemy nasze polijagody, bo bez nich nie jesteśmy w stanie dalszych upgrade'ów budować, dalszych rzeczy tutaj robić. A widzę, że chyba nam już dojrzały, więc tym lepiej dla nas. Tutaj drzewka, jak widzicie, już też powzrastały, ale finalnie od razu uspokajam, ta baza nasza finalnie nie będzie wyglądać tutaj. A zdecydowanie będzie to inaczej. Ło, ale to masowo zbiera, pięknie. Mamy dużo, dużo polijagód, dobrze. Dobrze, polijagody, ciach. Mamy przetwarzanie. Zastanawiam się, dlaczego tamta prasa wytwarza razy 2, może mieć szansę, a tutaj nie. Zastanawiam się, czego to może zależeć. W każdym razie, słuchajcie, próbujemy. A jak tutaj... A jak mogę... Halo? A, dobra, muszę tak zaznaczyć. Dobra, rozumiem. Łooo, słuchajcie, fajne. Do 9 na raz. Fajne, słuchajcie, fajny system do sadzenia masowego. Podoba mi się, zdecydowanie mi się podoba. No ale teraz tylko trzeba poczekać na olej. Pozbieram sobie jeszcze w takim razie troszkę aluminium, bo potrzeba na aluminiowe części. Choć w sumie nawet nie. Bardziej olej z polijagód. Jeden olej z polijagód, jesteśmy w domu. Chyba tej prasy do oleju będę musiał zrobić jeszcze za 2, żeby było to efektywniejsze. O, już mamy. Tak, dziękuję. Właśnie o to chodziło. Ja już mogę tutaj wytwarzać kolejną. A nie, bo to potrzebuję 3. O kurczę, to faktycznie, tak jak powiedziałem, potrzebuję więcej pras do oleju, bo to nam troszkę za długo trwa, jeżeli potrzebuję cokolwiek. Natomiast pasza? Będziemy oczywiście też dokarmić zwierzaki, ale może jeszcze nie teraz. Może jeszcze nie teraz. W każdym razie nadal moje pytanie do was, jaką wy macie może wizję dom budować? Czy może budować się bardziej w tej części? Czy może jednak faktycznie tamtej wody bliżej? Żeby jednak koło wody mieć to wszystko pod ręką, poganiać. Z drugiej strony zbiornik, tak jak sama woda nic nam nie daje. Musi mieć zbiornik z wodą, tak? Ulepszony. Żeby cokolwiek tutaj dalej móc zrobić. No przyznaję, jest wyzwanie. Buduj lądowisko dla kupców. No to jeszcze musimy lądowisko dla kupców zobaczyć, jak tam z tą budową. Lądowisko dla kupców. To potrzeba nam tych czerwonych kryształów i kamienia. A czerwone kryształy zdobędziemy, jak ulepszy sobie to wiertełko. Więc finalnie mam nadzieję, że za chwilę to zrobimy. Ten wąż nawadniający też trzeba by, żeby lepiej było podlewanie. Już mam olej. O, teraz ja naczekam. W takim razie aluminiowe części mamy, pyk, 5, słuchajcie, zebranych. W takim razie możemy ulepszyć ponownie. Ładnie to ściąga, podoba mi się. Więc teraz to ulepszymy. Co to było? To było to, aluminiowe części. Moc piłoostrza. I teraz... Tutaj kolejne fajne rzeczy.
Olej spuli, jeżeli zbiornik wody będę miał, a tu magazyn olej rośliny. To też się da zrobić, aluminiowa elektronika. Spoko. Słuchajcie, to są rzeczy, o, tu aluminiowe części po raz kolejny, więc no, dużo zabawy. Ale teraz możemy iść na zbieranie tych surowców, na które tak bardzo nam zależało, czyli tych czerwonych zabawek. Całkiem fajnie. To co? Lecimy chyba po to, co? To się w międzyczasie i tak tutaj będzie wytwarzać, więc prosto dalej ją. Poli jagody dorzucimy i tutaj zwykłego oleju też dorzucimy, a ja będę szedł i zbierał te czerwone kryształy, które na nas tam czekają. Nastał nowy dzień, ja już słuchajcie rozpocząłem zbiórkę czerwonych kryształów. Ciekawe, ciekawe zabawki prawdopodobnie z tego będą. Natomiast no, chciałbym tych czerwonych kryształów finalnie mieć też zdecydowanie więcej, więc nie wiem, czy tutaj jest jakaś ograniczona ich liczba, czy będzie ich więcej. Natomiast tutaj pamiętamy, że tutaj też są miejsce z artefaktami, więc też tu jakieś sekrety mogą być. No zdecydowanie tych artefaktów jest tutaj, bo ja widzę już tutaj kolejne kryształy, jak widzicie u góry tam. Tych artefaktów w tym miejscu jest 9, czyli zdecydowanie jest mniej, ale też ich jest sporo. Mamy kolejny dzień, no możemy pominąć, bo tu akurat nic wielkiego nie zmieniłem, nic nie uratowałem, ale patrzcie. Odwróciłem się i jak widzicie surowce się podobnie pojawiły, więc surowce się szybko odnawiają. Ale to domyślam się, że to po prostu naturalnie ciśnienie wypycha spod powierzchni ziemi. Więc dla mnie tym lepiej, bardzo się cieszę, że tak to wszystko ładnie ogarniamy. I sądzę, że chyba tych kryształów jak na razie nam starczy. Tutaj mamy też zwierzaki, które lubią tą lepszą paszę, więc tutaj mamy gniazdo tych lepszych dla nich, żeby ich nakarmić, więc też trzeba o tym pamiętać, jak następnym razem będę tu się wybierał, żeby ich nakarmić. I zobaczymy, co finalnie zwierzaki nam będą dawać. Tutaj też są nasiona kapusty, czy czegoś takiego. W każdym razie na pewno tutaj jest co robić też. Jest dużo, dużo aktywności, których jeszcze nie możemy, finalnie jeszcze nie znamy. A teraz pytanie, czy uda mi się to odblokować? Tak, mamy to! I rozumiem, że stąd wodę. Tak, a mogę sobie teraz wejść? Mogę. Głęboka woda, no gdzie głęboka woda? No ale słuchajcie, odblokowałem sobie źródełko z wodą, jest, mamy to, dobrze. To ja się tym bardziej podwójnie cieszę, że sobie odblokowałem. Natomiast właśnie, a propos wody trzeba podlać, ale spokojnie. Najpierw chcę sprawdzić, czy już mogę ulepszyć. Tutaj widzę, że mi się rzeczy porosły, jest gorzej do bazy wejścia, ale to się zaraz wytnie. Spokojnie, mamy wszystko co trzeba. Tylko zobaczmy. Właśnie to jest to, że ja muszę pamiętać o tym, co potrzeba, żeby ulepszać. Nie mogę z tego poziomu, więc poczekajcie, żeby ulepszyć wodę, olej z poli jagód, moc węża nawadniającego to mamy, magazyn, olej rośliny potrzebujemy i tutaj czerwone jakieś kryształy były, ale mi we części, gdzie to było? Czerwone pyłki, to nie było to. Kurczę, wiecie co, teraz nie mogę go znaleźć. Olej rośliny, miedziany drut. To nie było chyba w takim razie tutaj. Aluminiowe części. Też w sumie w tym momencie nie wiem w takim razie gdzie to było. Gdzie to powinno być. Zróbmy sobie tutaj roślinny. Tutaj będzie poli jagody. Tutaj teraz popodlewamy to. Niestety nie, myślałem, że będzie szybciej, ale chyba nie, na wodę jeszcze nie mam żadnych zabawek, więc jeszcze muszę się tutaj chwilę pobawić tradycyjnie. Ale liczę na to, że będę miał jakieś fajne ulepszenie na tą wodę, bo męczące jest podlewanie takie w całości w taki sposób. O, mamy to, super. No nic, w każdym razie sporo jeszcze zabawek nas czeka, 15, no tutaj troszkę aluminiowych części będę chciał. Ale właśnie zastanawiam się. 3-4 mogę. Potwierdzam, 4 części, więc jeszcze jedna. Tutaj w międzyczasie dorobiłem sobie skrzynkę. Dzięki temu mam, słuchajcie, sokole oko. Dzięki mamy, mamy szansę na znalezienie dodatkowych surowców w dziczy. Fajnie, podoba mi się. Natomiast nadal zachodzę w głowę, do czego ja miałem zbudować. Słuchajcie, lądowisko. A tutaj lądowisko. Dobra, lądowisko dla kupców, to ja już to widzę. Okej,
czy mam surowce? No nie mam kamienia, znowu za kamieniem muszę lecieć, ale ja dzisiaj chcę finalnie skupić się, żeby te ulepszenie zrobić. Olej rośliny, ile mam oleju roślinnego? 12. Chyba styknie w takim razie wszystkiego. Kryształy na razie porzucam. Ale zauważyłem jedną zasadniczą rzecz. Podczas budowania potrzebuję surowców mieć przy sobie. Podczas ulepszania mogą być w skrzynkach, więc jest to całkiem spoko, całkiem przyjemne. Tylko ja teraz powiedziałem, chcę wąż nawadniający, aluminiowe części. Ja chcę ulepszyć to. Większy magazyn, czerwona soczewka, what? Dobra, ale teraz potrzebuję czerw pusty, olej z czerw pusty, boli jagód, pojemność zbiornika wody, zwiększa pojemność zbiornika wody, wąż nawadniający, aluminiowe części, czyli podwójnie olej. Oli jagody, podwójnie olej. Dobra, w takim razie lecimy. Ale pytanie, czy ja mogę te surowce finalnie jakoś zbierać sam? Czy nie mogę? Tak w ogóle, dlaczego nie mam oli jagody? I na przykład to, rozumiem, że wykorzystuję to z magazynu. Więc to widzi, bo widzi, że mam tutaj jagody. Tak, mam. Albo miałem. I stąd brało prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze troszkę nas zabawy czeka. No kurczę, dużo ulepszeń, dużo fajnych zabawek jest. Naprawdę tutaj jest mnóstwo pracy, więc ja chyba sobie zrobię kolejne pole. W takim razie zbuduję sobie kolejne i zacznę tą kapustę, czy co tam od nas wymagają, tylko do tego akurat potrzebuję drewno. No dziwne jest to właśnie, że... Właśnie jest dziwne. No, w bazie mam surowce, więc one na potrzeby bazy działają. Ale jeżeli chcę faktycznie budować, no to ja muszę tutaj samodzielnie mieć te surowce przy sobie. Zaraz tak, buduj to, a żeby się nie pomylić. Teraz mamy dodaj. I jeszcze tutaj damy jedno. Buduj. I mamy. Ops, nie ten guzik. Mamy i jeszcze mógłbym tutaj jedno, a nie, bo nie mam surowca. Dobra. Tak, mam wszystko. Może aluminiowe części już mogę? Jedną? Tak, mogę? Mogę. Olej z polijagu. No kurczę, ten olej ciągle gdzieś tam u nas wisi. Ale zobaczmy teraz tak. Chcę posadzić nasionka. Czerw pusty. Czy jak tak, jak jakoś tak to nazywało? Gdzie to jest? Odłamy go audyty, to nie... O, jest. Nasionka czerw pusty. I może sobie odkryjemy surowiec, dzięki czemu będziemy mogli, słuchajcie, nowy olej wytwarzać. I mamy to rozsadzone fajnie. Tu jeszcze ostatni części. Super, czyli części mam wszystkie. Teraz tylko oleju jeszcze. Ale poli jagód niestety już nie mam. Więc to co teraz wytworzę, to będę miał, czyli dosłownie parę sztuk. I to musi nam starczyć. Ale dziwię się, że nie mogę tego brać do swojego ekwipunku. Tu jeszcze jakiś pistolet malarski mam swoją drogą. Ciekawe, fajnie. Ciekawe właśnie, że mam kilo, ale wyszczał. Uuu, to ja mogę tutaj strzelać czymś takim. Nie wiedziałem. Ale właśnie o to chodzi, że co mam? No właśnie, tak nie mogę. Zmienia, że nie mogę tego zebrać. No raczej nie. Widzicie, wchodzę na to, zbieram. Nie, nie mogę tego w żaden sposób. Muszę być w mechu, żeby to zebrać do ekwipunku. To jest dosyć dziwne. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. Ale tak jest. Nie rozumiem. W każdym razie, no to czekamy tylko na tę końcówkę olejów. I finalne ulepszenie. Zobaczymy, jak działają. Mamy wszystko, co potrzeba do naszych ulepszeń. Naprawdę, słuchajcie, dzień 10. Te dni lecą tutaj niesamowitym tempem, ale może to lepiej, szybciej surowce się odnawiają. Ale póki co skupmy się na tym, że tu ulepszamy. Dobrze, tu już niebieski pył kryształowy, jakieś dodatkowe zabawki. I olej z poli jagód, no nie starczy mi dosłownie parę sztuk, słuchajcie, parę sztuk. Brakuje mi oleju, no niestety, tak to bywa, ale mamy już to. Chcemy zobaczyć. Okej, poczekajcie, zbieram. I ognia.
What? I co, wszystkie podlewa? Fajnie, fakt, że... No, i to się nazywa robota, słuchajcie. Tak, to ja podlewać mogę wszystko. Zdecydowanie tak, podoba mi się. A i tu już brakuje nam wody, więc mamy. Ale fajne, fajne te ulepszenia, słuchajcie. Ja tutaj mogę naprawdę posiedzieć i poulepszać. Mamy mglisty poranek, jak widać, nawet nam pogoda sugeruje w prawym górnym rogu, jaka jest dzisiaj, nastroje są. Ale kurczę, no i teraz to się zmienia sytuację, słuchajcie, no tylko tak. Zauważyłem faktycznie, że te olej z poli jak mocno wydajnie, jeżeli chodzi o... O, tu na przykład też dostałem dodatkowe nasionko, pamiętam, że było 5. Mocno tutaj wychodzi, jeżeli jest faktycznie ten bonus do produkcji, czyli warto budować warsztat tak, żeby faktycznie były te bonusy. Warto z tego korzystać, bo te bonusy naprawdę dla nas są bardzo, bardzo korzystne. Natomiast no tutaj no trzeba finalnie też trochę tutaj pobudować i więcej tych grządek, żeby tutaj faktycznie mocno to rozsadzać, bo jak widzicie, to jest wręcz bardzo dla nas istotne, żeby było tego dużo. Bo jeżeli my mamy czekać cały dzień, fakt, że ten dzień szybko przychodzi, ale jeżeli mamy czekać cały dzień na to, aż roślinki nam wyrosną, a na to wrośnięcie poli jagód potrzeba 3 dni, no to warto mieć te pola naprawdę obszerne. Ja wszystko przejrzę sobie kwestię budowy, co się zmieniło, bo widzę chyba więcej. Mamy drewniana skrzynia, a tak, bo dostaliśmy miękkie drewno, bo ścinam sosnę. Tutaj mamy mała chatka, o proszę, małą chatkę możemy robić. I w sumie nawet to mógłbym sobie zrobić. Taką małą chatkę jeszcze postawię na zakończenie, żeby dzisiaj było całkowicie już fajnie, że już nie w namiocie, tylko pierwszą chatkę mamy. Pozbieramy sobie tutaj, co mamy. Mamy to. Powinno starczyć. Tutaj weźmiemy to. Jak, nie, jak będzie mało, to pójdziemy jeszcze po sosnę w takim razie. Mamy? A, jeszcze ramy. I to 40 tych. Dobra. Dobra. Weźmiemy ramy. I rzućmy już wszystko. Będzie mała chatka, która oczywiście będzie w 100% do rozbiórki, bo będziemy się przeprowadzać, ale mimo wszystko ja chcę sobie tą chatkę już postawić, żeby było fajnie, komfortowo. Kurczę, nie ten guzik. Oj, mamy to i mamy. Proszę, prosta chatka, miła chatka, zobaczmy. Da się wejść i mamy kolejny przyjaciel zwierzę. Nakarmione zwierzęta mają szansę wykopać dodatkowe surowce. A fajnie. Czyli przytulność jak zwiększymy na wyższy tier, to będzie mieć jeszcze taki dodatkowy bonus. Fajne, fajne bonusy. Tu mamy znak, trzeba będzie ogarnąć. Masz flaga, flaga z symbolem farmera. Jestem ciekaw, czy mogę własny symbol na fladze dać. Jeszcze tylko to sprawdzę. Kurczę, no i widzicie, chciałem skończyć, a tutaj jeszcze jakieś fajne pomysły nam skakują. Ale zobaczymy. Niewłaściwe nachylenie, no serio? A, żwy. Ja myślałem, że będę mógł sobie flagę walnąć tu, ale nie, gdzie tam. Dobra, dajcie tu i zobaczmy. Mogę własne logo jakoś dostosować? Nie mogę. Uuu, to smutek. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy te rzeczy. Tu są płotki. Dziwne ogrodzenie. Ogrodzenie w kratkę. To jest nawet fajne, choć mi się podoba to. Pochodnie mamy. No i tutaj mamy klomb z niebieskimi kwiatami. Czyli naprawdę oprócz lądowiska, które jeszcze musimy zrobić, ale to zrobimy pewnie w kolejnym odcinku, jak tylko sobie pozbieram trochę surowców, żeby było czym handlować przede wszystkim. Cała reszta to jest tylko formalność. Ale dobra, podoba mi się. Podoba mi się, chciałbym natomiast, żeby te wskaźniki po lewej i po prawej coś dla nas oznaczały, a nie tylko mrygały, byłoby fajniej. Naprawdę byłoby zdecydowanie fajniej. Natomiast powiem wam szczerze, że ja się wciągnąłem. Nie wiem, jak w gry farmerskie. No, grywałem, nie powiem, że nie, ale jakoś tak nie dużo tego nie było u mnie. Tak tutaj mi to naprawdę sprawia przyjemność, że mogę sobie siąść, polatać, podkreślić, ale to jest nie tylko gra farmerska, to też są questy, słuchajcie. Też są questy,
Więc tu też jest sporo tych rzeczy do robienia, bo jak widzieliście, i mamy tu uprawę, i ulepszanie, i odkrywanie. Jakieś tutaj mamy dodatkowe jakieś czaszki, odkryliśmy, więc kurczę, no są tutaj możliwości, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek z Lightyear Frontier, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Gra dla was staniu. Na razie, hej!